był pracowity i bogaty w nowe inwestycje rok. Zintegrowane inwestycje terytorialne szczecińskiego obszaru metropolitalnego to mechanizm redystrybucji środków pochodzących z Unii Europejskiej pomiędzy zainteresowane inwestycjami gminy z województwa zachodniopomorskiego zrzeszone w stowarzyszeniu. Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego podpisało już umowę na ponad 50% naszej alokacji, czyli łącznie na 230 milionów złotych. Te pieniądze są dedykowane na konkretne zadania i samorządy rozpoczęły realizację projektów. Takie ważniejsze zadania to mobilność miejska, budowa węzłów przesiadkowych, budowa ścieżek rowerowych. To są te zadania, które mają poprawiać funkcjonowanie i transportu publicznego i możliwości przemieszczania się w naszym obszarze. Dla Szczecina najbardziej aktualne w kontekście ZIT-SOM są oczywiście inwestycje komunikacyjne i infrastrukturalne. Właśnie rusza przebudowa ulicy Arkońskiej i odcinka Alei Wojska Polskiego. Chwilę później przygotowano rewolucyjną inwestycję, czyli budowę węzła Łękno. Można powiedzieć, że inwestycja, która jest przy węźle Głębokie, ona jest również z ZIT-ów, ale jest w ciągu cały czas naszej długiej Alei Wojska Polskiego i jest w relacji również nawet z węzłem Łękno. Ale tak jak pan redaktor mówił, znacznie bliżej przebudowa ulicy Arkońskiej. To jest coś, co również jest w relacji wobec węzła Łękno, nawet realizacyjnie, no bo żeby dziś przebudować wiadukt na węźle, na tym wiadukcie Łękno, torowisko, gdzie ono jest jedynym dojazdem do zajezdni Pogodno, kiedy będzie ulica zrobiona Arkońska i tamto połączenie tramwajowe nowe całkowicie w Szczecinie, wtedy będzie alternatywa dla tramwajów. Więc nawet w roboty fizycznie ze sobą się niejako, może nie nachodzą, ale są skorelowane i trzeba je odpowiednio w czasie ustawiać. Jak mówi wiceprezydent Michał Przepiera, wielkim zadaniem będzie kolej metropolitalna. Role przede wszystkim zostały rozpisane, czyli wiemy kto co będzie robił, to jest istotne. Uszczegółowiliśmy, bo jasnym było wcześniej, jacy są beneficjenci, że mamy kilka tych podmiotów, oprócz samorządów, oczywiście PLK. Natomiast istotne stało się to, że w te prace mocno włączył się i tutaj udało się porozumieć w podwójnej roli, jakby występuje Szczeciński Obszar Metropolitalny jako stowarzyszenie, ale jako biuro, które przejęło funkcję swoistą inwestora zastępczego przygotowującego inwestycję dotyczącą SKM-ki. Dla biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego budowa kolei metropolitalnej jest wielkim wyzwaniem, ale jest to inwestycja, która może przejść do historii samorządu jako jedna z najcenniejszych i najbardziej przydatnych. Jaki będzie rok 2018? Możliwości są wielkie. Rok 2018 to, tak jak już wspomniałem, to rozpoczęcie faktycznie, uzyskanie dofinansowania i rozpoczęcie budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. W tym w mieście Szczecinie budowa 26 węzłów przesiadkowych, budowa w ramach tego ponad 1800 miejsc parkingowych przy węzłach przesiadkowych, czyli takie znaczące zadanie. W ramach ZIT-u również uzupełniająco do SKM-ki będą również mają uzyskać dofinansowanie już projekty budowy węzłów przesiadkowych w Gryfinie, w Reptowie. Czyli to są te komplementarne projekty. Ścieżki rowerowe, termomodernizacja, nowe autobusy, poprawa infrastruktury drogowej. Możemy powiedzieć z całą pewnością, że pieniądze pochodzące z mechanizmu ZIT-SOM są w naszym regionie wydawane odpowiedzialnie.